A teraz zaskoczenie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Ktoś podrzucił pod drzwi placówki kolekcję zabytkowej ceramiki. Zachowane w doskonałym stanie narzędzia pochodzą sprzed 3000 lat. Andrzej Lampart. Podrzucone zabytki znajdowały się w reklamówce ze sklepu obuwniczego. Torbę pod drzwiami znalazł jeden z pracowników ochrony. Zdarzenie miało miejsce pod koniec lutego, ale do tej pory było utrzymywane w tajemnicy. Na kolekcję składa się 10 różnych przedmiotów. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków pozostaną one w zbiorach Głogowskiego Muzeum. Wszystkie prawdopodobnie stanowiły wyposażenie grobu ciałopalnego z okresu tzw. kultury łużyckiej. Urny mogły się znajdować zarówno w jednym grobie, te dwie, albo mogłyby one być wyciągnięte z dwóch różnych obiektów. Na podrzuconej wraz z naczyniami kartce darczyńca podpisał się jako miłośnik ziemi głogowskiej. Pracownicy muzeum proszą go o kontakt. Chcielibyśmy bardzo, żeby tutaj właśnie darczyńca przekazał nam informacje na temat miejsca znalezienia tego inwentarza. Dla archeologów najważniejszy jest kontekst znaleziska. Kontekst będzie mówił o tym, jak żyli po prostu, jak działali, jak produkowali. Czy to były warsztaty jakieś, czy po prostu obiekty mieszkalne, czy inne obiekty użyteczności. Materiał z kontekstem razem dopiero może coś powiedzieć. Problem polega na tym, że te obiekty niewątpliwie są obiektami archeologicznymi, więc pozyskanymi z ziemi, a nie, na pewno nie w wyniku badań archeologicznych. Okolice Głogowa obfitują w różne zabytki. Te wykopaliska prowadzone są na peryferiach miasta, gdzie powstanie zakład utylizacji odpadów. Natrafiono tu na ślady dwóch osad, neolitycznej i z okresu wpływów rzymskich. Znalezione w tym miejscu przez archeologów skorupy bardziej ich ucieszyły niż podrzucone naczynia. Głogów, Andrzej Lampart. Skarbów Dolnośląska ziemia kryje bez liku, ale nie wszyscy znalazcy są uczciwi, że przypomnę choćby sprawę skarbu średzkiego. Warte 6 milionów złotych fragmenty pochodzącej z kolekcji korony w 2005 roku próbowali sprzedać w Toruniu dwaj bezrobotni. Wśród eksponatów były także orzeł z pierścieniem w dziobie, szpilka z kwiatonem, pierścień i grosz praski. To na pewno nie ostatnia próba sprzedaży drogocennych przedmiotów należących do skarbu średzkiego. Do dziś nie wiadomo, jak wielu elementów jeszcze brakuje. Skarb został ukryty w połowie XIV wieku. Znaleziono go dopiero w latach 80. XX wieku na gruzowisku budowlanym. Jego fragmenty rozkradli przypadkowi znalazcy. A to, co zostało ze skarbu średzkiego, można oglądać w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.